Dostaliśmy zaproszenie od polskich kolei państwowych w związku z zamierzeniem do modernizacji dworca kolejowego w Pucku i przystanków w Żeliszczewie, Mrzezinie, Swarzewie. Koleje organizują spotkanie, które odbędzie się 10 października o godzinie 17 w ratuszu w Pucku. Będzie można przyjść i zgłosić swoje uwagi, przemyślenia, swoją wizję, jak mieszkańcy widzieliby funkcjonowanie tych przystanków w naszych miejscowościach gminy Puck. Bo są określone problemy. Częściowo został rozwiązany problem przystanku w Żeliszczewie, gdzie z pieniędzy gminy i sołeckiej inicjatywy wybudowany został nowy przystanek, zagospodarowanie placu, miejsca parkingowe. Dzierżawimy ten teren od kolei państwowych, natomiast przystanek w Mrzezinie, jego otoczenie, które należy do PKP z ciągłym zalewaniem i wielkim stawem wody, no nie daje najlepszego wizerunku i sam obiekt jest w takim stanie, w jakim jest. Na apel mieszkańców przyjechaliśmy do miejscowości Mrzezino. Pan co, jak ja tu poszłam, to ja tak poszłam. O, tak ja poszłam. Już teraz jest trochę gorzej, bo jeszcze trochę było tego piachu. Mhm. Ale tu jest paskudnie ta woda. Jezioro, które przez cały rok istnieje na tym terenie, zamarzło i parę dni temu mieliśmy poważny wypadek. Dziewczynka idąc na pociąg przewróciła się. Leży w Wejherowie w szpitalu już od 3 dni, ma wstrząs mózgu. Tutejszy sołtys tej miejscowości walczy z tym problemem od dłuższego czasu, a mieszkańcy muszą na tym bardzo cierpieć. Jak widzimy, jest to bardzo niebezpieczne. Z miejscowości Mrzezino dla 24 Kaszuby Piotr Kropidłowski. I to podobna rzecz dotyczy przystanków w Swarzewie. I myślę, że mieszkańcy przyjdą na to spotkanie i powiedzą, jakie są ich oczekiwania i mam głęboką nadzieję, że Polskie Koleje Państwowe Spółka S.A. wsłucha się w nasze postulaty i prośby i dojdzie do zmiany wizerunku tych miejsc, przede wszystkim w Swarzewie i w Mrzezinie, dla dobra naszych pasażerów.